życzę przede wszystkim spokoju. Myślę, że jesteśmy bardzo umęczeni po tym czasie inflacji. Ona jeszcze trwa, ale miejmy nadzieję, że będzie wygasać i że każdego dnia będziemy czuli się spokojniejsi, bezpieczniejsi o swoje normalne funkcjonowanie. To był trudny czas. Za nami pandemia, wojna w Ukrainie, która wciąż trwa i też wielu w Polsce niepokoi. No myślę, że dla portu to życzę przede wszystkim skutecznego i sprawnego wybudowania Drogi Czerwonej, by port w Gdyni mógł w pełni wykorzystać swoje potencjały. Myślę, że dla firm armatorskich to przede wszystkim skutecznego budowania własnej marki. Życzę przede wszystkim spokojnych świąt i spokojnego przyszłego nowego roku.